Pojawił się już jakiś czas temu w Polsce, ale zyskuje coraz większą popularność. O czym mowa? Olejek CBD. CBD. Od wieków znany na świecie, w Polsce od pewnego czasu i on teraz zyskuje na popularności bardzo dużo osób używa olejków CBD na różne dolegliwości. Dokładnie. Jak działa? Czy powinien go stosować każdy i czy można go przedawkować czy może w jakiś sposób źle wpływać też? O tym porozmawiamy sobie nie, z naszym nie, gościem. Nie. Monika Wąsowska i farmaceutka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W dwóch zdaniach jakbyś mogła powiedzieć co to jest w czym ogóle Olej CBD. Olej CBD jest to ekstrakt z kwiatów konopi siewnej, kanabisatiwa, rośliny znanej od setek lat, która ma prozdrowotne właściwości dla organizmu, także nie musimy się ich absolutnie obawiać. Natomiast co jeszcze zawierają olejki i ekstrakty? Tak bo na mówimy, do... że to jest olej konopny, od, konopny, od razu konopie tak, nam się Tak, pojawią. Z marihuaną tak. i z THC. Tak, tak. Więc e, w tym momencie, tak na dobrą sprawę, y, mamy do czynienia z olejkami różnymi na, na naszym rynku. Tak, Mamy olejki, które różnią się stężeniem procentowym. Stężenie procentowe może być od 5 do 20%. Mamy olejki, które różnią się składem, y, czyli składem na przykład zawierają, część olejków zawiera cały full spectrum, czyli wszystko to, co na lepsze z rośliny. E, kanabinoidy, właśnie CBD, CBG, CBDA, Czyli jak terpeny. olejków, to full spectrum, tak? Y, to, nie no tylu, Full, full spectrum, ale również innych w zależności, na co szukamy tych olejków, na jakie schorzenie, na jakie dolegliwości. Także full spectrum to jest raz, ale są też olejki, które zawierają tylko i wyłącznie krystaliczne CBD, które nadaje się na przykład dla alergików, dla osób, które... E, mają problem z zapachem konopi, które nie tolerują zapachu konopnego. Oprócz tego są jeszcze olejki, które nie zawierają tylko CBD, ale zawierają również i inne związki, inne substancje, które są już ukierunkowane na daną dolegliwość. I a co tym, jeszcze? A co z tym THC? I właśnie, co jeszcze, właśnie najważniejsze. Najważniejsze są olejki, które tak naprawdę na rynku polskim są dopuszczone olejki, które zawierają 0,2% THC. I to jest taka norma. Natomiast są też olejki, które nie zawierają w ogóle THC. I teraz musimy bardzo, uważać, jeśli chodzi o to THC. Dlatego, że olejki nie tylko stosujemy dla dzieci, ale olejki również na, dla dorosłych, ale również stosujemy dla dzieci, nawet mm. i dla zwierząt. I teraz y, jeśli takie dziecko dostanie olejek, który zawiera nawet takie 02 THC, to na dobrą sprawę nie wiemy, jak organizm zareaguje na, na młody organizm dziecka. Wiemy o czy tym, Każdy olejek jest przetestowany, kiedy jest wprowadzany na rynek, czy nie? Powinien być przetestowany. Mm. I dlatego najważniejsze też jest, żebyśmy kupowali z dobrego źródła, z dobrego miejsca. Mm. Olejki muszą Muszą być certyfikowane, muszą być standaryzowane. w Konobie... przestrzeni internetu, też można go kupić też w, apte w aptece już. Prawda? Można kupić tak, w aptece i w aptece na pewno znajdziemy olejki, które nie posiadają THC. Mm. Jeśli chodzi o samą konopię, to jest taka roślinka, która chłoni wszystko nam ze świata zewnętrznego. Wszelkiego rodzaju pestycydy e, może być zanieczyszczona, musi mieć odpowiednią wilgotność, e, musi mieć odpowiednią słonecznienie, dlatego tak ważne jest miejsce, z jakiego kupujemy. I co jest jeszcze istotne? Cena, tak? Nie możemy się, nie możemy się kierować, że tanie to dobre. Nie, niestety, ten olej musi kosztować, tak? Bo żeby, żeby ta roślinka rosła w odpowiednich warunkach, Aha. żeby dawała to, co najlepsze dla organizmu, niestety, ale ta cena musi być wysoka. Monika, jakbyśmy Mogli e, uporządkować teraz całą tę wiedzę. Na co działają te olejki? Czy na co działają? Znaczy, olejki mają. Olejki CBD mają bardzo szerokie zastosowanie. Hmm. Działają przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, działają przede wszystkim przeciwzapalnie, przeciwbólowo, uspokajając antystresowo, tak, przeciwlękowo. Bardzo jest szerokie działanie, jeśli chodzi o olejki. I z tego działania wynika też zastosowanie. W tej chwili są prowadzone badania kliniczne, jeśli chodzi o działanie, i lekarze już w tej chwili stosują nawet u dzieci olejki przy takich poważniejszych schorzeniach, jak na przykład przy padaczce. Świetnie się sprawdzają naprawdę. Yy, oprócz tego przy stanach lękowych, przy problemach z zasypianiem. To wszystko można stosować u dzieci, I tak? To stężenie procentowe ono ma znaczenie. Im większa zawartość ta procentowa tego stężenia, tym ten olejek mocniejszy, mocniejszy. Tak? ma mocniejsze działanie. To znaczy tak naprawdę z tym stężeniem to jest tak troszeczkę inaczej, dlatego że y, zakładam, że mamy olej 5%, tak? Więc w takiej buteleczce mamy 500 mg tego CBD. Ale tak naprawdę y, powinniśmy zaczynać dawkowanie od najsłabszych procentowości. Tak? Dlatego, że my na samym początku dokładnie nie wiemy, jak nasz organizm będzie reagował na działanie takiego olejku. trzeba zacząć od mniejszych dawek tak. tego stężenia? Tak. I czy przed każdym rozpoczęciem stosowania takiego olejku trzeba się skonsultować ze specjalistą, z lekarzem? Uważam, że zdecydowanie tak. Pomimo, że sprzedaż jest internetowa na szeroką skalę, rozpowszechniona i w innych sklepach. Natomiast konsultacja ze specjalistą, z lekarzem, z farmaceutą uważam, że jest bardzo ważna. Dlatego, tak jak powiedziałam, niektóre preparaty mają 0,2%. HC, co nie wiadomo, jak wpłynie na organizm ludzki. Yy, więc yy, ważna jest taka konsultacja. A czy takie olejki mogą uzależnić? Jeśli chodzi o CBD to nie, CBD właśnie nie uzależnia. Natomiast na pewno yy, na, na, natomiast na pewno warto, abyśmy właśnie kupowali z dobrego źródła. Dlatego, że jeśli mamy tam, znowu wracam do tego THC, jeśli tam jest to 0,2 THC, to no, nie wiadomo, jak to, jak to będzie dalej. Natomiast co jest bardzo ciekawe? Bardzo jest ciekawe, że jeśli chodzi o dawkę początkową, to wystarczy taka jedna kropla oleju 5-procentowego. Ona zawiera 2,5 mg takiej dawki CBD. Natomiast nie ma dawki maksymalnej. Bardzo trudno jest jedna przedawkować. Yy, zaczynamy. Taki, tak? Natomiast potem stopniowo zwiększamy i, i obserwujemy organizm. tak? Dlatego, że nie wiemy cały czas jak do końca, jak zadziała dla nas ten olejek, i sami musimy do pród i błędów tak na dobrą sprawę z Olej się. Olej często jest też wykorzystywany w kosmetykach. Czy możemy go stosować na skórę bezpośrednio również? Tak, możemy go stosować na skórę jak najbardziej. Jest używany też do produkcji też kosmetyków, jak najbardziej zdecydowanie. Monika, Czyli bardzo, bardzo ci ma wiele dziękujemy. zastosowań, właściwości. Tak bardzo jest. dziękujemy. Uważajmy, że z tymi olejkami nie są dobre, ale Warto się skonsultować. Ale zdecydowanie tak.